Cześć, tu Kamila z Humitopic. Dziś opowiem Wam, czym różni się skóra dziecka od skóry dorosłego. Zapraszam! Opieka nad noworodkiem może wydawać się trudna, zwłaszcza jeśli jest to pierwsze dziecko. Młodych rodziców nurtuje wiele pytań. Ile mleka, ile snu, czy waga jest prawidłowa, jakiej pielęgnacji wymaga skóra? Pytania się mnożą, ale bez obaw. Ja dziś odpowiem Wam na pytanie, czym różni się skóra dziecka od skóry osoby dorosłej i jak właściwie ją pielęgnować. Skóra noworodków dopiero adaptuje się do świata zewnętrznego, a funkcje bariery jeszcze się kształtują. Co więcej, warstwa rogowa jest cieńsza niż u dorosłych. Oznacza to, że drażniące substancje z łatwością ją penetrują. A to nie wszystko. Bariera skórna chroni nie tylko przed tym, co dostaje się z zewnątrz, ale także przed tym, co ucieka z organizmu. O co chodzi? Otóż przez skórę tracona jest wilgoć. U noworodków tracona jest łatwiej i dlatego ich skóra szybciej wysycha. Kolejna różnica to stosunek powierzchni skóry do masy ciała. U niemowląt jest on znacznie większy. Ponadto skóra dzieci jest mniej elastyczna, jaśniejsza oraz bardziej wrażliwa na słońce. Dodatkowo gruczoły łojowe i potowe nie są w pełni wykształcone i jest ich mniej. Przez to dzieci gorzej przystosowują się do wysokiej temperatury. U noworodków inne jest także pH skóry, które może wynosić nawet 7,5. Z tego powodu ich skóra jest bardziej podatna na rozwój chorób. Odczyn normalizuje się w pierwszych 3 tygodniach życia, kiedy pH spada do 5-5,5, czyli wartości zdrowej skóry dorosłego człowieka. Jak to wszystko wpływa na pielęgnację skóry dziecka? Przede wszystkim duże znaczenie ma skład kosmetyków. Należy unikać preparatów zawierających alkohol, glikol propylenowy, SLS-y, laurylosiarczan amonu, parabeny oraz substancje zapachowe, w tym naturalne olejki eteryczne. Należy delikatnie oczyszczać i nawilżać skórę dziecka oraz unikać wysokich temperatur i silnego słońca. Podsumowując, skóra dzieci kształtuje się do około 24 miesiąca życia. W tym czasie jest bardziej podatna na czynniki zewnętrzne i choroby, szybciej wysycha oraz nie jest w stanie w pełni utrzymać optymalnej temperatury. Dlatego skórę małych dzieci należy otoczyć troskliwą opieką. Na dziś to już wszystko. Jeśli zainteresowały Cię przedstawione informacje, to zachęcam do subskrypcji kanału. Więcej informacji o pielęgnacji skóry znajdziesz na naszym blogu. Pytania możesz też zadawać w komentarzach pod filmem. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Cześć i do zobaczenia!